Cześć kochane, jestem już w Barcelonie, jestem przed studiem, gdzie będą Masterclass, tu jest nazwa studia. Za chwilę zaczynamy, wprowadzę Was do środka. To jest studio. Tam na końcu już się wszyscy ustawiają, będziemy mieli Masterclass z Etią. Zaraz zaczniemy nagrywać. Hi, that's the owner. To jest właściciel studia. Hello. Yeah, thank you for having us. Jesteśmy tutaj już na Masterclass, zaraz się wszystko się zacznie. Już idę. A, bo jestem. Last. Patrycja. Witajcie, drugiego dnia jestem w Barcelonie, zaraz zaczną się warsztaty. Będziemy się szkolić znowu z makijażu i z układania włosów. Także jestem podekscytowana. Niestety nie mogłam dużo nagrać wczoraj, bo jednak to są warsztaty płatne i myślę, że sama bym nie chciała, żeby ktoś nagrywał i później wrzucał na internet, jak to przebiega. Pokażę Wam zdjęcia, mam sporo zdjęć, więc też dam krótki opis do zdjęć, jak to przebiegało, więc myślę, że uda mi się oddać atmosferę tych warsztatów i ogólnie tutaj za mną w Barcelonie pewne stanowiska z różnymi kluczami. Zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje. Kolekcja win. Tutaj jestem w Barcelonie. Właśnie rano idę sobie teraz na warsztaty i oglądam sobie, co tutaj mają w Barcelonie. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo fajnie. O Jezus, takie to wielkie. Podejrzewam, że po prostu się kupuje i się dzieli. No, wspaniałości. Zobaczcie na te wypieki. Dobrze, jestem po śniadaniu. Zaraz się rzuciła na nie. O, chlebki, jakie fajne. Lubię takie chlebki właśnie domowe. To w ogóle bardzo nie jest dosyć rano, ale pewnie się dzieje, na pewno dużo się dzieje, ludzie czekają. Dużo osób kawę pije od rana, już wszędzie siedzą i piją kawę. Takie właśnie typowe dla, mi się wydaje, że Włochów, bo Włochy byłam, ale Hiszpanów też, że rano właśnie jest ta kawka. Mi by to pasowało, bo ja lubię dzień od kawy, a jeszcze tak w towarzystwie sobie właśnie wypić kawę w jakiejś fajnej kawiarni. Wygląda jak sukces, nie? Jak to lubi, ja nie. No ale takie tutaj mają właśnie wyroby. Różne kiełbasy, chorizo jest. Ja zmierzam, kochani, na moje warsztaty dzień drugi. Wczoraj nie nagrałam zbyt dużo, bo jednak polityka takich warsztatów jest strict i no wiadomo, sama bym nie chciała, żeby ktoś nagrywał to, za co biorę pieniążki, tak? Mam sporo zdjęć, więc też dam do nich opis, krótki filmik zrobię, opowiadając, jaka była atmosfera, co było na tych warsztatach. I myślę, że stworzymy fajny filmik, żebyście miały obraz tego, co tu się dzieje. Ale ja i tak jestem zakochana w Barcelonie. Uważam, że warto się rozwijać. Warto jechać do innych krajów, poznawać ludzi. Powiem Wam więcej, kogo tu poznałam, z kim właśnie miałam warsztaty, bo to jest niesamowite. Tutaj następna pani ma już, widzę, kadzidełka i różne tu
tutaj chyba jakieś mydełka są, różne rzeczy, nie wiem dokładnie, bo tu nie umiem czytać, balsamy, olejki jakieś eteryczne chyba, próbki perfum, no, skiereczki i różne rzeczy. No, moja babcia by była zachwycona, bo zawsze zbierała właśnie i suszyła sobie kwiatki i różne zioła właśnie, żeby później parzyć herbatki. Super. Dobrze. Później jeszcze nakręcę wam następny filmik. You have to follow all the big makeup artists, creative makeup artists, because you always get some more ideas. Trends, And then you can always keep it in your folder, and then you have to try to create something. Witam was, to jest mój ostatni dzień z Barceloną. Szkoda, bo bardzo mi się to podoba. Nie miałam za dużo czasu, żeby pozwiedzać. Postaram się dzisiaj skończyć wcześniej, przed moim samolotem i jeszcze coś zobaczyć. Najważniejsze, po co tu przyjechałam, to zrobiłam świetne warsztaty z świetnymi ludźmi. Wielcy profesjonaliści, naprawdę ukłon w ich stronę.
Także dużo dobrych rad, warsztaty naprawdę polecam każdemu. Całkiem inne pojęcie i podejście mają oni niż ja do tej pory. Otworzyło mi to trochę oczy na biznes jako makijażystki i jeżeli wiąże z tym dużą przyszłość, gdzie bym chciała zajść. Bardzo mnie zainspirowali fotograf, który fotografował Madonę, tutaj udzielał nam dużo rad, który jest właśnie w Londynie. Bardzo fajni i przyjemni ludzie, tacy przystępni, nie gwiazdożyli, naprawdę super. Mam parę fajnych zdjęć, będę wrzucać filmik ze zdjęciami, z krótkim opisem. Dzisiaj postanowiłam sobie przed warsztatami, już ostatni dzień, gdzie będę tworzyła makijaż i oto świetny fotograf będzie robił zdjęcie tego makijażu. I będę robiła też włosy, gdzie mieliśmy wczoraj szkolenie z Saszą, też świetnym fryzjerem. Także dużo, dużo będzie się dzisiaj działo. Jestem podekscytowana, troszeczkę poddenerwowana, bo jednak będzie mi oceniać oko najlepszych. Więc kawka i croissant. W hiszpański sposób dzisiaj zaczęłam śniadanie. Tutaj wszyscy już siedzą od rana, piją kawkę i croissant, to mi świetnie odpowiada, ja bym tak mogła codziennie. Więc ja dzisiaj zacznę mój ranek, chciałam powiedzieć śniadanie, od właśnie stylu hiszpańskiego, croissant z kawką. Chociaż w domu robię to samo. Kawa, świetna kawa i croissant. Tylko że w domu, a jednak tutaj będąc wokół ludzi już od rana, dzisiaj wszystko rusza. Całkiem inaczej, jest przyjemnie. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Oh, did you?